120 absolwentów zasadniczych szkół zawodowych przystąpiło do praktycznych testów, które odbywają się w Zespole Szkół nr 5 w Wałbrzychu. Egzaminy potwierdzić mają kompetencje zawodowe przyszłych mechaników, elektromechaników oraz technologów robót wykończeniowych. Tak, ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej nie nadaje im kwalifikacji zawodowych. Takie kwalifikacje zawodowe nabywają, zdając egzamin potwierdzający kwalifikacje. Zespół szkół nr 5, czyli wałbrzyski mechanik, na 10 dni zamienił się w Centrum Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu. Trzyosobowy komitet ocenia przygotowanie 120 absolwentów zasadniczych szkół zawodowych z Dolnego Śląska. Wcześniej uczniowie musieli podejść do egzaminu pisemnego, teraz jednak sprawdzana jest ich wiedza praktyczna. Na rozwiązanie zadań egzaminacyjnych absolwenci mają 180 minut. Testy trwać będą do 10 lipca.